kiedyś taki dom, gdzie mieszkał doktor stary. Okrutny czas zanurzał w blask i uczył dzieci wiary. Był kiedyś taki dom w tęczowych barwach cały. Radośnie brzmiał tam śpiew i cuda się zdarzały. Tu pod dziecięcych stóp odbijał się tem echem szczęśliwych chwil spędzony czas, gdy życie było grzechem. Sabinko, co się stało? Dlaczego płaczesz? Uderzyłam się w palec. Pokaż. Ecie pecie, ecie memdzie. Nic nie było, nic nie będzie. Już nie boli, panie doktorze, pan jest czarodziejem. Jedzie pociąg z daleka, to nikogo nie czeka. Kogo żelaz kawy, zawieź nas do Warszawy. Kogo żelaz kawy, zawieź nas do Warszawy.
dość, wracajmy do obowiązków. On się kiwa. Aha. Może pan kupi? Ale ja nie kupuję kiwających się zębów. Ale on za niedługo wypadnie. Jak wypadnie, to kupię. Zmykaj. A może jednak? Ale on się kiwa. Wypadnie, zgubisz. A pieniędzy nigdy nie oddasz. A propos pieniędzy, dzieci, chodźcie tu do mnie. Chodźcie tu wszyscy. Słuchajcie, kiedyś marzyłem o tym, żeby zlikwidować pieniądze. Żeby nie było ani biednych, ani bogatych. Ale dopiero później zrozumiałem, że to niemożliwe. Wielu dorosłych myśli, że dzieci nie powinny wiedzieć o pieniądzach, że im one niepotrzebne. Zwykle dostają od czasu do czasu jako nagrodę, ale wtedy kupują rzeczy zbędne i psują się tylko. Znałem takich, co ma i zaraz musi wydać, na byle co. Albo inny pożyczy i wcale nie myśli o tym, żeby oddać. Dlatego chcę, żebyście nauczyli się wydawać pieniądze. Trzeba umieć zarabiać, ale też i wydawać. No, dość, wracajmy do obowiązków. Panie doktorze kochany, a może my dla pana zatańczymy? Dobry pomysł, proszę bardzo. Jeśli spełniłeś obowiązek, zachowaj pogodę ducha. Ale jeśli to przez twoje lenistwo i niedbalstwo, to minus. Ale nauczyciele są niesprawiedliwi. I za dużo zadają. A mi kolega w klasie dokucza. I lekcje takie trudne. Żalicie się na szkołę? Na nauczyciela? Chodźcie tu. Skarżycie się na kolegów. Różni są ludzie. Jeden robi wszystko cicho i powoli, drugi prędko, z hukiem. Ten zgodny, inny kutliwy. Jeden wesoły, drugi poważny. Każdy ma wady i zalety. I dobrze, że każdy jest inny. A ty zaraz taki, owaki, do niczego. Ale niektórzy nauczyciele krzyczą. Pardon, a co ma robić, jeśli go rozgniewali? I on żywy człowiek, i swoje nerwy ma, i dolegliwości, i kłopoty rodzinne.
Nikt nie drze się dla przyjemności i chrypy. Ale jak jeden z drugim nudzi się na lekcji i przeszkadza, a że wymaga, a czy on program ułożył? Czy jego nie kontrolują? Rozważcie, ile w tym, co mówicie, prawdy i sprawiedliwości, a ile deka goryczy, niechęci czy złości? W życiu potrzeba pracy i dobrej woli i uczciwości, a nie tak łatwo, wygodnie, na gapę. Cieszysz się, że pan zachorował? Tydzień lekcji nie będzie. A ty pokochaj, co trudne. I nie później, nie potem, a teraz. Anetka, Abramek, Różyczka, czas spać. Już późno. Dobranoc. Nie możesz zasnąć? Lewy paluszek mówi prawemu paluszkowi dobranoc. Prawa rączka usypia lewą rączkę dobranoc. Teraz lewa rączka mówi główce. Śpi, kochana główko. Dobranoc, dobranoc. Dobranoc! Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śni, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że najlepszą z twoich chwil. Thank you.
Kamila, Monika, Linda, Drun i Tamara, Świetka, Pod... Motyka, kilka, szlanka, w nocy na lot, dzień łapanka. Siedziła łapka, kilka, lat, uciekali póki czas. Najświeższe wiadomości! Janusz Korczak uchwalił prawa dziecka! Łobuziaki mają przywileje! Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa. Więcej na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt nie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Może uczyć się wszystkiego, co ją zaciekawi i ma prawo sama wybierać, z kim się będzie bawić. Nikt nie może jej poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego może zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może jego listów czytać bez pytania i ma prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. Popchnijmy czas! Teraźniejszość jest wśród nas, a prawa dziecka Janusza Korczaka są z nami od tamtych wojennych lat. To nie żarty. Ty człowiekiem jesteś przecież ważnym i szacunku wartym. Gdy ci ludzie zagrażają, pełni złości i przemocy, kiedy ci się dzieje źle, krzyknij nie! Gdy koledzy na boisku pobić chcą lub skrzywdzić cię, myślą, że im wszystko wolno, krzyknij nie! Może czasem ktoś z twych bliskich chce ci robić rzeczy złe? Nie wstydź się i powiedz wszystkim, krzyknij nie! Może ktoś ci proponuje, zapal sobie, napij się, czymś niezdrowym cię częstuje, krzyknij nie! Gdy ci ktoś warunek stawia, byś coś ukradł w sklepie, gdzieś, do przestępstwa cię namawia, krzyknij nie! Nie wstydź się na alarm dzwonić, krzyknąć nie chcę, nie bój się. Ty masz prawo, by się bronić przed przemocą oraz złem. Jeśli ci się dzieje źle,
krzyknij nie! Przez ludzi życzliwych jesteśmy jak kwiat rozkwitający pod ciepłym słońcem. Mając prawa do bycia szczęśliwym, dorośniemy tak, jak tego pragną wszyscy na świecie. Tylko wtedy to będzie możliwym, kiedy wy nam w tym pomożecie. Chciałabym umieć być jak kwiat. Obok drogi słuchać długo, co mi powie szelest traw.